Panie prezydencie, ilu mieszkańców Ukrainy jest obecnie w Katowicach i jakie to jest wyzwanie dla miasta? Wyzwanie jest olbrzymie, bo też z tego, co wynika z raportu, który stworzyła Unia Metropolii Polskich na podstawie logowań do telefonii komórkowej, a właściwie wyboru języka ukraińskiego jako tego języka głównego w smartfonie, wodzi na to, że mamy 96 tysięcy gości z Ukrainy w naszym mieście. Nasze szacunki to były około 30 tysięcy. No, wiemy to, co mamy zidentyfikowane, młodzieży 2,5 tysiąca, dzieci młodzieży w naszych szkołach, a tu rzeczywiście te dane, które są prezentowane, one no, mówią aż tyle w naszym przypadku, no bo to jest 1/3 miasta, więc ten proces, który widzimy obecności, to się przekłada również o określone koszty, no ale póki co, no, wiadomo, najważniejsze jest to, żeby pomóc tym ludziom, którzy tej pomocy od nas oczekują. Skąd te pieniądze na pomoc? Czy jest jakieś wsparcie? No z tym jest bardzo trudno i jest bardzo duży problem. Oczywiście jest specustawa rządowa, która mówi o kwestii pomocowej dla Ukraińców. Tam są dedykowane środki na ich zakwaterowanie. One są w określonej formie, to nie chcę wchodzić w szczegóły, ale około 40 zł na jedną osobę na dzień. Natomiast no, to są wszystko środki na tu i teraz. Wiemy, że są przedłużone, bo były najpierw na 2 miesiące, teraz o kolejne 2 miesiące są wydłużone. To jest bardzo dobry gest, ale to jest nie tylko sam koszt jakby zakwaterowania i tej pomocy mieszkaniowej, bytowej dla Ukraińców, ale musimy myśleć o tym, jakie koszty generuje to dla samego miasta. Wspominany tutaj na konferencji transport publiczny, czy kwestie związane z takim naszym normalnym życiem, jak zużycie wody, jak ścieki, jak kwestia odpadów i tak dalej, i tak dalej. To są wszystko środki finansowe, które my będziemy musieli pokryć z naszych portfeli, naszych mieszkańców. Więc musimy myśleć o tym, w jaki sposób ubrać teraz to wszystko w system, który będzie systemem długofalowym i będzie pozwalał na to, że będziemy mogli być tak gościnni w perspektywie znacznie dłuższego czasu, aniżeli te 2 czy 4 miesiące. Panie prezydencie, ja chciałbym zapytać o dysproporcje według tych danych, bo po pierwsze Straż Graniczna jeszcze dzisiaj rano informowała, że granice z Ukrainy do Polski przekroczyło niespełna 3 miliony osób. Według tego raportu wynika, że na 1 kwietnia w Polsce jest 3,2 miliona osób. Dlatego chciałem zapytać, czy te dane uwzględniają też obywateli Ukrainy, którzy mieszkali tu w kraju, to raz. Tak. I dwa, czy macie Państwo na przykład dane, co się z tymi osobami działo dalej, bo niektórzy jechali dalej na zachód. Tak, panie redaktorze, rzeczywiście tak jest, że to są dane, które mówią o wszystkich tych, którzy są tutaj w naszych miastach, w naszym kraju, którzy korzystają z telefonów komórkowych, mają ustawiony język ukraiński, a więc to są również wszyscy ci, którzy tutaj byli przed konfliktem zbrojnym, który ma miejsce dzisiaj w Ukrainie, a więc to jest zbiór i suma tych wszystkich osób i to daje nam rzeczywisty obraz, prawda, ilości osób, które do nas przyjechały i trzeba mieć też świadomość, ponieważ dzisiaj też takie nastawienie samych uchodźców z Ukrainy jest takie, że oni chcą tylko przeczekać tutaj czas wojny i potem chcą wrócić jak najszybciej do swojego kraju, dlatego większość z nich osiada jednak tutaj w Polsce i to jeszcze na bliżej granicy ukraińskiej, czyli na wschodzie naszego kraju, po to, żeby w razie zakończenia tego konfliktu móc szybko wrócić do siebie, do domu i odbudowywać swój kraj. Ale wiemy też, że no, statystyki są nieubłagalne, wiemy, że część, a nawet czasami znaczna część tych osób zostanie tutaj już na stałe, bo po kilku miesiącach funkcjonowania w nowej rzeczywistości człowiek się zaczyna przyzwyczajać, zaczyna widzieć tego plusy i też sytuacja, która mogą zastać u siebie w domu, na przykład zburzony swój dom czy mieszkanie, no to siłą rzeczy nikt nie chce zaczynać od zera, a tutaj już jakiś element tego rozruchu, że tak powiem, i startu mają. A więc myślę, że rzeczywiście docelowo w naszym kraju bardzo, bardzo wielu Ukraińców zostanie na stałe. To czy jesteśmy w stanie stwierdzić, ilu realnie uchodźców, tych, którzy uciekli przed wojną w Katowicach obecnie przebywa, czy no, nie jest to do określenia, bo oni cały czas migrują? Tak, to jest bardzo trudne do określenia, ale tak jak mówiłem, z tych naszych danych, które wynikały z kwestii znów logowań telefonii, też telefonii komórkowej, ale osób tych, które pobrały karty SIM-owe, to jest około właśnie tych 30 tysięcy osób, które w Katowicach są. Czy to są wszyscy, którzy uciekli przed wojną? Trudno
trudno powiedzieć, ponieważ GROM przyjechał zupełnie, jak to się mówi, na własną rękę, mając już wcześniej wszystko gdzieś, powiedzmy, tutaj pozałatwiane, czyli mieszkanie, czy dom, czy do jakichś znajomych jechali, czy wręcz do swojej rodziny, czy osób, które tutaj pracowały na naszym rynku pracy katowickim, czy tutaj górnośląsko-zagłębiowskim. I z automatu już ten start jakby nie oczekiwali, nie musieli mieć tej pomocy ze strony samorządu czy państwa. A tak realnie, panie prezydencie, pan dyrektor mówił tutaj o tym, że trzeba sobie wyobrazić tę sytuację, kiedy miasta dotrudniają 30-50% kierowców, urzędników i tak dalej. Ile pan musiał dzisiaj zatrudnić więcej ludzi? No, na szczęście na tą chwilę nie musiałem zatrudniać więcej ludzi, ale korzystaliśmy z pomocy na przykład pracowników Urzędu Wojewódzkiego i na przykład byli delegowani pracownicy do pracy, choćby nawet przy kwestiach wydawania numerów PESEL. Natomiast niewykluczone, że przed takim faktem staniemy, bo cały czas mamy niedobór kadry urzędniczej. To się wiąże oczywiście z kwestią wysokości wynagrodzeń przede wszystkim i też z kwestią umiejętności współpracy jakby w kwestiach urzędniczych, czyli tej empatii do mieszkańców. Z tym jest też trudno, a więc trzeba mieć świadomość tego, że na tą chwilę oczywiście nie ma takich potrzeb zatrudniania, ale tak jak to mówię, pierwsza fala przeszła, trochę mamy taką stagnację tego dynamizmu, ale jak się pojawią nowe problemy, nowe wyzwania, to ci ludzie z powrotem przyjdą do urzędu, więc też ich będzie trzeba w jakiś sposób obsłużyć i stąd na pewno będzie potrzeba większej ilości pracowników. To dotyczy się całej sfery publicznej. Tak jak pan redaktor zaznaczył, to jest kwestia też transportu publicznego, czy wystarczą nam autobusy. Na razie wystarczają, bo też mamy sytuację po pandemii, kiedy bardzo dużo ludzi odeszło od transportu publicznego, na czym ubolewamy, ale też wiemy, że w perspektywie kolejnych miesięcy i w perspektywie czasu znów wszyscy wrócą do transportu publicznego, on jest tańszy i bardziej efektywny niż indywidualny. No i będzie trzeba więcej autobusów, będzie trzeba więcej, co za tym idzie, kierowców. To samo dotyczy się kwestii odpadowych, to przecież nie tylko sam odbiór odpadów, ale właśnie ich przetwarzanie, a z tym jest związana ilość, prawda, produkowanych przez mieszkańców odpadów. Ich na pewno o te 96 tysięcy nowych mieszkańców jest więcej. Bardzo ciekawe dane. To trzeba będzie teraz znaleźć 50% więcej kierowców autobusów w Rzeszowie tak naprawdę? To oczywiście można by było tak, ja na konferencji tak celowo to pokazałem. Oczywiście to nie będzie aż 50%, no ale to jest konkretne wyzwanie dla każdego miasta. Dla jednego miasta dużo poważniejszym wyzwaniem będzie komunikacja, dla niektórych będzie edukacja. I inne wyzwania będzie miał Rzeszów, a inne wyzwania będzie miała Warszawa czy Poznań. Trzeba pamiętać też o jednej rzeczy. Dzisiaj mamy 53%, tam jest 53% populacji Rzeszowa to osoby, które przybyły z Ukraińcami. Natomiast trzeba też pamiętać o jednej rzeczy. Dzisiaj Ukraińcy, ci, którzy zakładają, że przyjechali, że uciekli w obawie o swoje życie z Ukrainy i założyli, że nie wyjechali na stałe, że to jest tymczasowe, zatrzymali się blisko granic. Z przyczyn technicznych, organizacyjnych, finansowych, po prostu zdecydowali się, że nie pojadą dalej. I oni tam są. Dlatego też jest tam tak dużo, bo tam są ludzie, którzy dzisiaj zakładają, że jak najszybciej chcą tam wrócić. Ale co to oznacza? Że zupełnie inne wyzwania będzie miał Rzeszów, no bo część z tych osób na pewno wyjedzie, dużo więcej. Natomiast zupełnie inne wyzwania będzie miała Warszawa, gdzie prawdopodobnie dużo większa część osób, które dzisiaj przebywa w Warszawie z Ukrainy, zostanie w Warszawie, niż taka część analogiczna w Rzeszowie. Mówiliście państwo na konferencji, że też trzeba ten raport poszerzyć o kolejne dane. W jaki sposób zebrać tak technicznie, no bo pan się też tą techniczną po części zajął, w jaki sposób zebrać te dane dotyczące tego, co Ukraińcy myślą część, dalej? To jest taka część badawcza. My się już do tego przyłożyliśmy. W tej chwili, dokładnie w tej chwili, od kilku dni trwają dwa takie badania, dwa pomiary ankietowe. Jedno badanie to jest badanie, gdzie my osoby przybywające z Ukrainy, które się zgłaszają po PESEL do urzędów, są w kolejce, żeby odebrać PESEL, zadajemy im pytania ankietowe. Między innymi o to, skąd przybyli, jaka jest ich sytuacja, jakie mają plany. To jest bardzo kluczowe pytanie.
te badanie jest robione w dużych miastach, w tych 12 miastach Unii Metropolii i ma swoją taką próbę reprezentatywną dla tych miast. W związku z tym będziemy mogli też oszacować mniej więcej, jak to będzie wyglądało w całej Polsce.